film, jak wiemy, jeszcze nie wszedł na ekrany kin, a już teraz jest wiele kontrowersji wokół tego filmu. Wielu recenzentów mówi o tym, że film nie został nagrodzony na festiwalu w Gdyni tylko dlatego, żeby nie wywołać burzy w relacjach polsko-ukraińskich. Jak jest naprawdę, to myślę, przekonają się nasi widzowie już 11 października podczas specjalnego pokazu filmu. Salon kulturalny telewizji Asta już 11 października we wtorek w kinie Helios. Projekcja filmu o godzinie 17.30, a po krótkiej przerwie o godzinie 20.10 spotkanie z reżyserem Wojciechem Smarzowskim. Rozmowę poprowadzi Janusz Wróblewski z tygodnika Polityka. Dziś ruszyła sprzedaż biletów w Heliosie. Wołyń to epicki dramat historyczny, który rozgrywa się w małej wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów, położonej w południowo-zachodniej części tej krainy. Akcja filmu obejmuje okres 6 lat, od wiosny 1939 do lata 1945 roku. Oczami bohaterki Zosi Głowackiej widzowie obserwują toczące się wypadki zapoczątkowane wybuchem II wojny światowej, a w 1943 roku wybucha pożoga mordów i okrucieństwa. Oddziały UPA atakują polskie osady. Niekiedy Polacy z równą bezwzględnością biorą odwet na Ukraińcach.